Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MasterRafal.pl i dzisiaj w końcu, po jakiejś tygodniowej premierze Saints Row 4, mam zaszczyt zrobić unboxing kolekcjonerskiej wersji tej gry. Więc nie przedłużając dalej, może pójdźmy od razu do pudełka. Tak wygląda samo pudełko na Xboxa 360. A zaraz zobaczymy, co jest w środku. Buja. Jedziemy. To mogę sobie wziąć jako ściągę. Czemu nie? A więc dobra. Gdzie tu się otwiera? Od góry. Możecie mnie troszeczkę inaczej słychać, bo używam innego mikrofonu. Przepraszam. I wychodzi. Nieźle. Czemu to jest na odwrót ułożone? To weźmy na bok opakowanie, bo tam jest niepotrzebne całkowicie. Od razu z góry nas wita tekturkowa taka oto mini tapetka. Fajne to. To chyba to wykorzystam. Ale nie przedłużając dalej. Sama gra. A co to? Tego lepiej, żebyście może nie widzieli. Tak, lepiej, żebyście tego nie widzieli. Sama gra w wersji zwykłej, a tutaj na tej karteczce są kody, które są... Na co one są? No wiadomo. Live membership, tak? Tak, pewnie. Lub kody na dodatkowe rzeczy. Dobra, później to sprawdzę. Grę otworzę za chwilkę. Kody odwrócę. Bez przesady, nie będę wam tego pokazywał. Jedziemy dalej. Co byście chcieli zobaczyć, to oczywiście Dubstep Gun sam w sobie. Ja tak samo. Ale to będzie na samym końcu. No! O. Nie na ściągę. Nie na ściągę. Dobra, pierwsze co się rzuca... nie. Weźmiemy statuetkę. Fajnie wykonana statuetka, nie powiem. No, nie jest gipsowa ani nic. To jest plastik. Wyciągnijmy ją z tego. Uwolnijmy ją. Come on. Oh yeah. Johnny Gat. Co ona tak tutaj taka brudnawa? A nie, osrana. No jak zwykle. Tutaj. Na klacie. Nie wiem, czy będzie widać. Saints Row Johnny Gat. I bum, jedziemy. Następnie przycisk. Tego nie będę ściągał. Przycisk, co to jest? Doomsday Button. Z kluczykiem. Odbezpieczmy. I... nie, za chwilkę. Wiem, jestem chamski. I Dubstep Gun, którego zasilają dwie bateryjki A, potrójne A, które nie chcą wyjść z opakowania. Get out now! Wyłaź, ty kurde. Najmniej porządne, czyli najmniej pożądana rzecz, a nie chce wyjść tak łatwo. Dobra, niestety, ale jest do odkręcenia, więc będę musiał zrobić małe cięcie zapewne, żeby wam pokazać, jak działa Dubstep Gun. Może, jeżeli będzie źle słychać w moim mikrofonie, to po prostu dogram dźwięki i puszczę wam w trakcie filmiku lub po filmiku. Jak zobaczymy, jak to będzie, ale sam Dubstep Gun wygląda. To jest przód. To jest jeden bok. Oczywiście tu już... O, nie, można przesuwać. O, ale jazda. To jakieś guziki tutaj do skreczowania. Niestety to nie mogę ruszać, mogę tylko to sobie przesuwać. Przesunąłem w dół i nie mogę przesunąć do góry. O, mogę. Więc z drugiej strony jest tak samo. I przycisk oczywiście. Bateryjki, które mi dali do tego. Więc dobra. Jak to wszystko działa? Wróćmy do przycisku, który też jest na bateryjki, których na pewno... A nie, może są. Odbezpieczamy z dołu. Uwaga. Boom. I... Szczerze powiem, że nie oczekiwałem tutaj zbyt dużo zabawy, ale nie powiem. Działa skrzeczy strasznie, no ale cóż. Dobra, a ja zrobię chwilkę szybkie cięcie i włożę te bateryki do Dubstep Guna, który ponoć ma świecić laserkami, laser pointing ma mieć i grać oczywiście dubstepem, więc zaraz wracam. Okej, witam ponownie z powrotem. Jako że wróciłem i wsadziłem w końcu baterię do Dubstep Guna, mogę go w końcu uruchomić i powiem szczerze, że już słyszałem obydwie muzyki, stąd i stąd, i powiem, że jest o wiele lepiej niż tutaj. Tutaj też strasznie trzeszczy i czasami można nie zrozumieć, co gościu w środku mówi. No ale cóż, ale zanim... A, bo dobra, puszczę wam tą grę, muzykę. Jeżeli mówię, że będzie bardzo trzeszczeć w tym mikrofonie, po prostu spróbuję dograć innym mikrofonem, bo po odszumianiu może to troszeczkę inaczej brzmieć, więc uwaga, jedziemy. I mogą, pamiętajcie, że tu będzie laser pokazany, więc... Tak. Dobra, ale jeszcze tak na szybko, to dla niektórych, kto tam lubi, to po prostu otworzę grę i zobaczymy, co jest w środku, oprócz płyty. Opa. Boom! I sama płytka w środku. Tak jest, z małą instrukcją obsługi, ale to nikomu to jest ważne. To będzie na tyle. I... tak się przedstawia sama kolekcjonerska wersja gry, czyli Super Dangerous Wub Wub Edition gry Saints Row 4. Premiera była jakoś przy zeszłym tygodniu, więc ja będę w końcu mógł w nią sobie zagrać, więc żegnam się z wami. Na razie.